tak jak myślałem, książę i Klaus naprawdę przyjechali po Śnieżkę. No cóż, jeśli o to chodzi, to w porządku. Chcę ich jak najszybciej znaleźć, żeby znowu zobaczyć szczęśliwą Śnieżkę. To jeszcze nie jest pewne. Właśnie dlatego trzymamy to w sekrecie. Ale czy myślisz, że to w porządku, że zostawiliśmy ją samą w domu? Nie ma powodu do zmartwień. Powiedziałem jej, co ma robić. Słuchaj, Śnieżko, wzywają nas pilne sprawy i musimy jechać daleko w góry. Dlatego, gdy nas nie będzie, ty zostaniesz w domu. Zrozumiałaś? Tak, wiem. Cały czas jesteś głodny. Co więcej, nieważne kto przyjdzie, nie może wejść do środka, a ty nie możesz wyjść na zewnątrz. Jasne? Tak, jasne. Dobrze, a teraz przysięgnij na moją głowę, że zrobisz tak, jak powiedziałem. Dobrze. Śnieżko, nic już więcej dla niego nie rób. Zmiótł prawie całe moje ciasto. Oj, to szkoda. Mówiąc szczerze, naprawdę miałam ochotę na mały kawałek. Odrobinkę z pieczonymi jabłkami. Naprawdę? Chcesz powiedzieć, że to moje ciasto miałaś wybrać? Tak, w końcu uwielbiam jabłka. Wiedziałem. Wiedziałem. Głupi, głupi, głupi. Ale jak to płaczesz dlatego, że... Ale... Myślałem, moja przyszłość zależała od tego ciasta. O, idziesz do domu? Idź do domu! Nie przychodź tutaj! Idź do domu! Nie denerwuj się! Niedźwiedziu, proszę odwiedź nas jeszcze kiedyś! Idź do domu, do domu! Szkoda! Straciłem szansę na nauczenie cię, jak się oświadczać! Naprawdę szkoda. Myślę, że Śnieżka też chciałaby tego posłuchać. Mojego wyznania miłości. Dobre. Naprawdę dobre. Halo! Proszę pani! Nie mam nic, co byście chcieli. Jestem po prostu starą kobietą, która na nic wam się nie przyda. Myli się pani, my nie jesteśmy rabusiami. O, jaka niespodzianka. Słysząc, jak mnie wołacie w takim lesie, byłam pewna, że jesteście bandytami z gór. Bałam się, że mi serce ze strachu wyskoczy. To dlatego, że Klaus z zaskoczenia woła do ludzi. Brzydko z mojej strony, że panią wystraszyłem. Zgubiliśmy się i błąkamy się tutaj bez celu od 3 dni. Myśleliśmy, że może pani zna dobrze tę okolicę. O, to źle. A dokąd zmierzaliście? Chcielibyśmy dotrzeć do domu leśnych krasnali i odpocząć tam, gdyż jesteśmy trochę wyczerpani. Dom leśnych krasnali? Czy pani wie, gdzie on jest? Powinnam wiedzieć. Przechodziłam obok niego wczoraj. Co? To musimy iść w tę stronę? Tak. Tam. To dziwne, bo tam akurat szukaliśmy. Myślę, że to tędy. To nie tędy. Domek krasnali jest za następną górą. Poszukajcie jeszcze raz. To dziwne. Wydaje się, że to droga bez wyjścia. Ale przecież musimy się jakoś tam dostać. Hej, wy dwaj! To krasnal. A? O, rany. Wszędzie was szukaliśmy. Czy to możliwe, że szukacie królewny Śnieżki? A? Co? Znacie Śnieżkę? Powiedz, gdzie ona jest. Mieszka w naszym domku. Co? Hej, bracia! Znaleźliśmy księcia i Klausa! Książę! Dziwna jest ta stara kobieta. Czy to może być ta zła i nikczemna królowa? Jeśli tak, to mamy kłopoty. Śnieżka jest sama w domu. Ale ja wiem, jak wygląda królowa i to nie była ona. Królowa nie ma takiego zachrypniętego głosu. Jeśli dostała od czarownicy jakieś zioła i je zjadła, to mogła zmienić na chwilę swą postać. Wracajmy, bracia. Musimy szybko iść do domu. Kto tam? Jestem wędrowcem.
wieżowcem. Być może zbyt się narzucam, ale czy nie pozwoliłabyś mi chwilkę odpocząć? Przykro mi niezmiernie, ale nie mogę nikogo wpuszczać do domu. Wystarczyłaby mi tylko chwileczka. Przepraszam, bez względu na wszystko nie mogę. Ach, chociaż pozwól mi napić się wody ze studni, jestem niesamowicie spragniona. A, tak proszę, domyślam się, że sama możesz ją sobie wyciągnąć. Ach, to ciężkie. Czy mogłabyś mi trochę pomóc? Potrzebuję cię, naprawdę. Wystarczy mała, niewielka. Ach, jakie to okropne. Proszę, napij się tego. Jakie pyszne mleko. A dziękuję ci, panienko. To okropne, że panią podejrzewałam. Przepraszam. Nie. To dzięki tobie ledwo uszłam z życiem i chciałabym ci się jakoś odwdzięczyć, ale niestety nic nie mam. O, prawda. Zapomniałabym o tym. Ojej, jakie piękne jabłko. Jeśli ci coś takiego wystarczy, to weź je, proszę. Ależ nie to. To wystarczy, żeby zaspokoić twoje pragnienie podczas podróży. O, w takim razie nie lubisz jabłek? Nie, nie o to chodzi. A więc lubisz je, prawda? W takim razie zjedz je, proszę. Chyba nie myślisz, że jest zatrute, co? Nigdy. Rozumiem, w takim razie zjedzmy je razem. Och, to zbyt dobre dla mnie. Zjedzmy je jak przyjaciele. W ten sposób możesz się uspokoić. Takie słodkie. Jestem pewna, że ta czerwona część jest również słodka. Cóż, zjem je. Dziękuję. Tak, proszę, zjedz. W końcu je zjadłaś, Śnieżko. Chociaż to bez sensu mówić do kogoś, kto jest martwy, tylko ta część jabłka, którą zjadłaś, była zatruta. Hej, Śnieżko! Śnieżko! Ktoś ucieka. Ścigajmy go, Klaus. Śnieżko... Nie żyje. Tam jest! Czekaj! Wiedźma! Zostaw!
Śnieżko! Dzięki niedźwiedziowi Śnieżka wróciła do świata żywych. Chociaż nie tylko dzięki niedźwiedziowi, ale też dzięki życzliwości małych, leśnych krasnali, Klausa i księcia. Królewna Śnieżka i książę wzięli ślub i żyli długo i szczęśliwie. Shining.